Dzień dobry moi mili. Witam po jakiejś przerwie, ale ponieważ władamy tym rękoma, ciałem, mową, głową kontaktujemy się z ludźmi, to jest nasz sposób komunikacji i od najmłodszych lat, od nie tylko lat, ale już od najmłodszego najmniejszego babyka Zaczynamy komunikować i mówić. Co to jest takiego ta nasza mowa? Ano, proszę Państwa, jest to dar. Jest to przede wszystkim dar, który jest nam dany, że w ogóle nasz aparat mowy funkcjonuje. Czyli możemy mruczeć, śpiewać, mówić. I ponieważ od wielu lat siedzę w tym temacie, jest to mój zawód. Uczyłam ludzi stawiania głosu. Sama uczyłam oczywiście się śpiewać. Miałam dobrych profesorów, nauczycieli. Ile z tego skorzystałam, ile mi dane było operować tym wszystkim, starałam się od czasu do czasu pokazywać. Ale we współczesnym świecie zainspirowało mnie i zastanowiło mnie to, że nagle. Nas mogą zastąpić roboty, sztuczna inteligencja. Może nas zastąpić praktycznie bardzo, bardzo, bardzo niedobra rzecz. A nasz głos to jest po prostu również nasze wnętrze, nasza dusza. Czy będą to miały roboty? Czy dojdzie do tego, że sztuczna inteligencja. Będzie tak myślała jak my. Nie wiem. Któż to dzisiaj wie? To dopiero początek, ale myślę, że może warto się wsłuchać w nas, może warto popracować nad, nad tym, jak mówimy, co mówimy, zastanowić się, jakie są języki, w jakim języku najpierw władamy, czyli w jakim kraju się urodziliśmy, jacy rodzice nas uczyli języka i co możemy. Przenieść i czy faktycznie nas można zastąpić. Więc nasz głos to mowa, to śpiew, to komunikacja, jak już powiedziałam wcześniej, i to jest również milczenie. Podobno według przysłowia milczenie jest złotem. Dlaczego tak jest? Usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. I tak dalej, i tak dalej. Masę różnych e, powstało na przełomie chyba od renesansu, czyli XV wieku, e, w państwie polskim, bo była kiedyś, były kiedyś inne języki, był staropolski, była łacina. To zaczęło się kształtować dopiero e, tak naprawdę w XV wieku, ale to inna historia, i dzisiaj nie chcę jako belferka, czy pedagog, czy nauczyciel. Kłaść do głowy, ale tak po prostu sięgnijmy do korzeni. Czyli to jest bardzo ważne, jak intonujemy nasz głos, jak wymawiamy, jakie są słowa. Są mistrzowie w tym względzie, w tym temacie, są profesorowie wykładający na polonistyce, na w, w uczelniach teatralnych, filmowych. Wokalnych i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. I praktycznie ja teraz siedzę często przed komputerem, czyli w internecie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na różnych y, społecznościowych portalach. Ludzie robią swoje prywatne filmiki, y, robią krótkie rolki. One są śmieszne, one są chętnie oglądane. Kabarety cudownie wykorzystują różne, no, różne okoliczności czy sytuacje, które nas rozśmieszają, mówią, przedrzeźniają nas, kto mówi jak, kto mówi źle czy dobrze. Bo oczywiście mamy również wady wymowy, mamy również wady e, różnego rodzaju, a więc również to nie będzie o tym. Podzielmy ten nasz głos na trzy etapy. Czyli jest mowa, jest śpiew, jest komunikacja społecznościowa, ale taka komunikacja żywa, i o tym chciałabym mówić. O milczeniu nie mówmy nic. Po prostu pomilczmy, bo to też jest bardzo ważne. Więc, mowa i śpiew. Te dwie rzeczy. Czyli nasz cały aparat. Mamy nos, mamy głowę, mamy usta, mamy krtań, no i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj e, płuca, przełyk. Panowie mają inną krtań, kobiety mają inną. I tu gdzieś mniej więcej, tu gdzie rośnie brzuszek, tu gdzie jest taka oponka, pod żebrami, między, znajduje się tutaj po prostu przepona. To jest taka membrana, gdzie jak mamy czkawkę, to ona nam się przerywa. I czasami uczymy się, to aktorzy często się uczą, jak tę czkawkę opanować, bo kiedy jest spektakl, w czasie spektaklu jest czkawka, czy piosenkarze, czy wokaliści krótko przed coś takiego mają, no trzeba się nauczyć tego opanować. A więc to jest też ten nasz aparat. Powiedziałabym, że to jest tak tu, jakby rączkę położył tutaj, no i gdzieś tutaj. I to nam gdzieś tu brzmi, i jest pewien rezonans, kiedy my mówimy, ale już zaczynam trochę trochę nudzić, żeby Państwa nie zanudzić, to chciałabym powiedzieć najpierw o mowie, kiedy interesujemy się jako mali ludzie. Dwóch, trzy, czteroletni, pięcioletni. W przedszkolach, w domu śpiewamy piosenki. W domach przy okazji Wigilijnych spotkań czy uroczystości urodzinowych. Dzieci zaczynają słyszeć muzykę, no i nie mogę pominąć tutaj, że na przykład moim otwarciem i mm, kontaktem z wielkim śpiewem to był po prostu kościół. To był mój teatr pierwszy. Tam poszłam, tam słuchałam, tam były piękne chóry, organy, więc nie we wszystkich miastach były teatry, ale były kościoły. Hm, powiecie, no ja. OK, śpiewają, nudzą, przynudzają jakieś pieśni, ale kiedy małe dziecko słyszy, kiedy te organy tak pięknie grają, to wszystko ruszy, chór zaśpiewa, piękna jakaś jest yy, okazja, na przykład ślub, czy są jakieś cudne wykonywania pięknych pieśni na mszy, no to właśnie to bardzo ludziom się podoba i sami, ponieważ uczestniczą. W, taki, w takim mszalnym, teatralnym spektaklu mszy świętej, po prostu śpiewają. I ten cały rezonans, który nam towarzyszy od początku, że rezonans, który w środku nas rezonuje, my po takiej mszy o wyśpiewaniu się kilku pięknych pieśni razem z innymi, którzy obok nas stoją, czujemy się dobrze. Czułem się po prostu fajnie. I to nie jest tylko to, bo również, czy to są chóry, czy to w szkołach nas uczono nas churalnych innych pieśni, piosenek, czy to są ogniska harcerskie, kiedyś było harcerstwo, czy dzisiaj jakieś inne y, organizacje, które też uczą, ale tego jest coraz mniej, coraz mniej. Najwięcej. Właśnie. Jest to, że siadamy gdzieś przy komputerze, na YouTubach mamy różne mechaniczne piosenki, chodzimy na dyskoteki i one są wspaniałe, podbudzone, e, podbite, że tak powiem, basem, głośnością, rytmiką, tańczymy, szalejemy. To jest jeszcze coś innego, czyli to już jest taniec. Ale nadal powtarzam. I powracam do naszej mowy. A nasza mowa, nasza polska mowa, bo o niej chcę mówić, bo mamy oczywiście całą grupę różnych języków i germańskich, i słowiańskich, i wiele, wiele innych, które po prostu mają inną melodykę. A ja tak bardzo bym chciała, żeby po prostu ludzie, którzy zaczynają mówić, wchodzą w dziennikarstwo, są młodzi ludzie, młodzi adepci różnych sztuk. Czy koledzy, mojego wieku, różnych generacji, również młodszych, jeszcze starszych, pięknie czytają poezję. Jak to się dzieje? Że pewien tembr głosu, czyli barwa, melodyka, zaczyna. Trafiać i to nam się podoba. Więc bardzo bym chciała w przyszłych programach może pozapraszać wspaniale czytających ludzi, którzy mają piękne głosy. I jak to się dzieje, żeby to właśnie ten cały rezonans zaczął pracować? Bo jak widzicie, ja też mam pewien rezonans, też jeszcze jestem jakimś przykładem, który. Ten głos. Różnie sobie ustawiam. A więc on jest cichy, on potrafi być bardzo niski, cichy i jest pewna dynamika. Czyli mogę powiedzieć bardzo głośno i bardzo z euforią jakąś się po prostu wykrzyczeć, wyśpiewać, śmiać, śmiać się. Śmiech jest cudowny i niektórzy mają tak wspaniały śmiech, że zarażają innych. Nie jestem specjalistą od tego, ale podejrzewam, że może ktoś się zgłosi do nas, żeby taki wspaniały śmiech nam zaprezentować. I to jest cudowna rzecz. A my powróćmy jeszcze do drugiego punktu i króciutko go rozwinę. O wokalu, czyli śpiewie czyli o ustawieniu głosu, gdzie wydobywamy inny dźwięk. Na czym to polega? No najpierw sobie mruczymy, słyszymy w radio piosenki, no podśpiewujemy sobie, śpiewamy i, i mówimy, hm, no przecież mogłabym zaśpiewać, no przecież to mi się tak bardzo podoba, a może, a może spróbuję. Więc są, słuchajcie, specjaliści, ludzie, nauczyciele, coache, którzy zajmują się tym. Ja kiedyś osobiście, jak byłam młodą dziewczyną, szukałam takich ludzi. Nie było szkół muzycznych. Były, oczywiście, że były, tylko na wokal to była albo klasyka, gdzieś Poznań, Warszawa. A później dopiero się okazało, że są w Poznaniu. Gdzieś jakaś była mała grupa ludzi, gdzie był właśnie śpiew popularny, gdzie zaczęto się posługiwać piosenką, że piosenkę uczy się w szkołach aktorskich. Super. I dopiero później w Katowicach również otwarto dział muzyki rozrywkowej, gdzie grali instrumentaliści, uczyli się jazzu. No i był oczywiście też wydział dla wokalistów. Dostawało się tam niewiele osób bardzo niewiele. Taki to był czas, że jak człowiek ma 20 lat, jest się dziewczyną i całkiem taką jeszcze może fajną. To się szybko zdarza, że jakiś chłopak cię weźmie pod rękę, no i prowadzi cię do ołtarza. A później trochę masz dzieci, uczysz się, uczysz się, studiujesz, jeszcze pracujesz nad sobą. No i to wszystko tak wygląda, więc, proszę Państwa, nigdy nie jest za późno, żeby, żeby taki, taki głos, który my posiadamy, zacząć go kształcić. I nawet jeśli mam wady, Wady wymowy, a to już troszeczkę może trudność, ale uwaga, z każdej wady można zrobić zaletę. I teraz wam powiem, że wielu było, o, wielu było osób, które mówią, a ja nie potrafię. Nie ja się do tego nie nadaję, ale gdzieś tam w serduchu coś się bardzo podoba. Więc jestem taką osobą, jestem pod ręką, jestem tutaj w Niemczech. Myślę przecież w tej nordhein Westfalen. Jeżeli ktoś chce. Dobrze czytać, dobrze intonować. Może, może poradzę. Może damy wspólnie radę, bo to nie ja jedna będę pracowała nad tym, tylko muszą pracować zawsze dwie osoby. Lubisz śpiewać? Podpowiem parę rzeczy. Poustawiamy ten dźwięk, bo to się naprawdę pracuje. Oczywiście zaczyna się pracować już mniej więcej. Jak ten głosik się kształtuje dla dziewcząt, to jest 10, 11, 12, 13, ale to jest taki młodzieżowy, trudny wiek, że czasem pośpiewamy, odpuścimy, już to się nie podoba. Ale tym, którym dalej w duszy gra, bardzo chętnie pośpiewamy razem. Pouczymy się, poprawimy. Poszukamy nowych technik, a dzisiaj wspaniale robią. i Już na YouTubach mamy masę coachów, masę podpowiedzi, ale jednak ktoś musi to posłuchać i powiedzieć: Wiesz, nie, 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 poczekaj, poczekaj jeszcze raz. Rozmawiam bardzo często ze swoimi kolegami, którzy, kolegami, paniami, koleżankami, które śpiewają, bo jestem również już jurorem na Polonijnym Festiwalu. Piosenki Polskiej w Apolu. I sama naprawdę bardzo, bardzo długo śpiewałam. Bardzo długo. I dziękuję moim profesorom, że zwrócili mi uwagę, że poustawiali ten głos, że potrafili wydobyć ze mnie wiadomość, świadomość, jakim głosem posiadam, co mogę śpiewać. Czy potrafię inne rzeczy? Tak, szukaj, szukaj, rozwijaj się, może potrafisz. Więc jeżeli ktoś znajdzie w sobie piękny, złoty środek głosu i znajdzie chęć i po prostu to jest siła, w która w nas siedzi, że chce śpiewać, chce dobrze mówić, chce dobrze czytać, chce dobrze zapowiadać programy, chciałabym pracować w dzienniku telewizyjnym, chociaż tam są inne techniki. Czytania wiadomości. E, cóż mogłabym chcieć jeszcze? Może jestem dobrym nauczycielem, a może przedszkolanką w przedszkolu. A więc, już tutaj zdejmę okulary, bo i tak nic nie czytam, a widzę Państwa bardzo dobrze. I proszę Państwa, jeśli ktoś ma ochotę, tutaj w telewizji Pepe to jest bardzo dobry adres. To jest wspaniała rzecz, jeżeli. Ktoś będzie szukał mnie, może znaleźć oczywiście przez PPTV, a również ja podam swój numer telefonu, kontakt, gdzie będziemy mogli rozmawiać i ustawiać nasze głosy. Nie wstydźcie się, nie jestem belfrem. W czasie znałam, prowadziłam już kiedyś wokal coaching, bardzo, bardzo, pięć lat chyba, albo sześć. Miałam młodych ludzi. Wszyscy żeśmy się zaprzyjaźniali. To były... To były moje dzieci. I dlatego nie chcę Wam mamusiować, broń Boże, tylko chcę wykrzesać i dodać skrzydeł, że jeżeli coś kochasz i lubisz, a zgłębisz tajniki pewnych technik, które pomogą ci w wydobyciu barwy, w brzmieniu, w rezonansie, no i oczywiście później. W sprzedawaniu tego przed kamerą. Ja nie wiem, że jestem najlepsza, broń Boże, ale bardzo, bardzo chciałabym, żeby na internetach, na Facebookach, na wspaniałych programach konferencjerzy, moderatorzy, prowadzący, żeby naprawdę robili to dobrze. I to wtedy się miło słucham. Mówię o języku polskim. Jestem specjalistą od tego języka. Także dzisiejszy program zaprezentowałam tylko. Zakomunikowałam praktycznie, bo to jest komunikacja, że jestem do Państwa dyspozycji, muszę odświeżyć i chciałabym bardzo z powrotem wrócić i pracować właśnie z głosami i poustawiać te głosy, żebyście byli z nich bardzo zadowoleni. A więc dzisiaj, dzięki naszej stacji PPTV, która się znajduje w Essen, jak wiecie, bardzo chętnie również możemy robić to online. Bardzo często moi koledzy róż, śpiewający dzwonią do mnie i szczególnie chyba koledzy, bo mają jakiś, nie wiem, odwagę, żeby ze mną rozmawiać. Ustawiamy nagrania, płyty, które nagrywają świetne piosenki, rozwijają się, wystarczy, że wejdą do studia, przekażą mi piosenkę, posłuchamy, porozmawiamy i... To już jest zupełnie inna praca, bo wtedy są pewne detale, bo pewnych detale i detali i ja zapominam, ale jak ich się nagra, to ja wiem, co tam można jeszcze zrobić. Chociaż każdy powinien wiedzieć, bo jak już będzie miał na tyle wiadomości, że sobie sam to poustawia, więc osiągnie ten pułat pewnego mistrzostwa, czyli odbierania siebie no i sprzedawania tego. Co chce zrobić, czyli śpiewać piosenki. Więc dziękuję Państwu za pierwszy program, za pierwszą naszą rozmowę i zapraszam na drugie programy, dziękując przy tym za Państwa uwagę. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.